Największym oszustwem religijnym jest oszustwo antychrysta. Czy dziś żyjemy w czasach uśmiechniętych antychrystów? O tym w programie Rewolucja i Kontrrewolucja będę rozmawiał z Arkadiuszem Stelmachem, wiceprezesem Stowarzyszenia imienia księdza Piotra Skargi. Marcin Austyn, PCH24TV. Zapraszam na program. Panie prezesie, nawiązując do tytułu tego odcinka, czy rzeczywiście możemy dzisiaj mówić, że żyjemy w takim czasie uśmiechniętych antychrystów? No właśnie, tytuł taki trochę przekorny, ale myślę, że coś jest na rzeczy. Ja tak ostatnio sobie odświeżyłem pozycję książkową, krótka opowieść o antychryście takiego rosyjskiego prawosławnego autora, Włodzimierza Sołowiowa. Myślę, że wielu słuchaczom znana jest ta książka. I to jest ciekawe. Kiedyś tam, kiedy jako młody człowiek dowiedziałem się o tym, że jest zapowiedziane przez Pismo Święte taka postać jak Antychryst, no to ja sobie tak wyobrażałem właśnie go jako taką bestię, kogoś takiego odrażającego, strasznego, no takiego, który bardziej przypominał taki jakiegoś demona z obrazów, prawda, dawnych mistrzów. A tymczasem właśnie ten rosyjski myśliciel w swoim dziele zaproponował taką wizję antychrysta zgoła inną. Jako właśnie człowieka pełnego uroku, uśmiechniętego, wielkiego filantropa, humanistę, troszczącego się nie tylko o jakby dobrostan ludzi, ale również zwierząt. To on był wegetarianinem, prawda, troszczył się o specjalne wydawał zarządzenia na temat ubojni zwierząt i tak dalej. Był takim, można powiedzieć, ekologicznym również bardzo postacią. No i takim, kimś takim właśnie bardzo ujmującym, kimś, kto stał się, zwiódł wielu chrześcijan, dlatego że był czymś swoistą imitacją Chrystusa, a mimo wszystko był jednak antychrystem, gdyż postawił siebie przede wszystkim w miejsce właśnie Chrystusa, Boga człowieka, i zaczął budować właśnie ten raj na ziemi, raj ostatecznie całkowicie przeciwny Chrystusowi, dlatego właśnie był tym właśnie uzyskał to miano antychrysta. I w naszych czasach my wiemy, że wielu ludzi zadaje sobie takie pytanie, biorąc pod uwagę no, sytuację, jaka jest i w Kościele, i w świecie, w polityce, w społeczeństwie, w rodzinach, jaka jest sytuacja moralna. Cały ten kryzys, o którym na łamach PCH24.pl i na tym kanale tutaj tyle przecież mówimy, właściwie nawet niestety czasami może nawet za dużo, może powinniśmy też mówić o jakichś rzeczach trochę bardziej pozytywnych, ale niestety no, dzień za dniem przynosi tyle tych negatywnych różnych informacji o negatywnych zjawiskach, no, że wielu ludzi sobie zadaje pytanie, i nawet pobożnych, duchownych, czy to nie są już czasy właśnie, w którym ten antychryst może już jest, czy nie, niektórzy nawet, są takie głosy, że niektórzy mówią, że być może on jest, tak? Z drugiej strony, my przecież mamy to zapowiedź Matki Bożej z Fatimy, że to nie są jeszcze czasy ostateczne, a w czasach ostatecznych ma się pojawić antychryst, i że jeszcze, że Matka Boża zapowiedziała, tak, że nastąpi ten triumf niepokalanego serca jej po różnym okresie jakichś tam zawirowań, kar wielkich, które przyjdą na ludzkość i tak dalej, że będzie ten jakby okres tego triumfu Matki Bożej. Więc tu oczywiście no, jest jakieś pole do dyskusji i tutaj możemy sobie spekulować, ale z pewnością możemy w naszych czasach zaobserwować wiele takich postaci życia publicznego, którzy do złudzenia przypominają właśnie tego antychrysta z kart krótkiego opowiadania o antychryście Sołowiowa. Żebyśmy jeszcze tutaj nie porzucali tej przestrzeni Kościoła, ja może Państwu przypomnę, katechizm Kościoła katolickiego opisuje właśnie tutaj przyjście antychrysta. Pisze tak: przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy jego pielgrzymce przez ziemię,
odsłoni tajemnicę bezbożności pod postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem religijnym, mówi katechizm, jest oszustwo antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. Tyle katechizm Kościoła katolickiego. No właśnie, no i to jest rzeczywiście bardzo, bardzo uważam zbieżne z tym, z tym literackim wyobrażeniem o antychryście, właśnie, które mamy u Sołowiowa. No i również z tym, co tak naprawdę obserwujemy. No my tutaj w ramach tego naszego bloku, tych spotkań, opowiadamy sobie o rewolucji i kontrrewolucji, o tym kryzysie, który w pewnym momencie zaistniał w łonie cywilizacji chrześcijańskiej. No i tutaj rzeczywiście warto jeszcze też odwołać się do tego jakby początku tego kryzysu, czyli do tej zmiany paradygmatu, który dokonał się gdzieś tam u schyłku średniowiecza i na początku renesansu, kiedy z takiego porządku, jak naucza Kościół, tak? Czyli z tego porządku, że najważniejszy jest Pan Bóg, że wszystko, co robimy, robimy ze względu na Boga, robimy myśląc o Bogu jako o ostatecznym jakby celu, a również ostatecznej przyczynie wszystkiego, co jest, bo to przecież Bóg stworzył świat widzialny, świat niewidzialny i ze względu na Boga działamy, ze względu na Boga żyjemy i ze względu na Boga budujemy wokół siebie ład, o tyle właśnie renesans zerwał z tym paradygmatem i powiedział, że może Boga jakoś nie zanegował, ale w praktyce kazał się ludziom zwrócić ku człowiekowi. Nic ludzkie nie jest mi obce, nastał ten humanizm właśnie, prawda, i zaczęło być zamiast pytanie właśnie o ostateczny cel człowieka, to zaczęło się bardziej skupiać właśnie na człowieku, jak świat stworzony jest zbudowany, jak on funkcjonuje, a już nie pytano tak bardzo o tą przyczynę pierwszą, jak również o cel jakby ten nadprzyrodzony, do którego człowiek zmierza. No i potem była cała ta konsekwencja nadal. I dzisiaj właśnie jesteśmy w takim czasie, kiedy właśnie to, co Pan przepisał, przeczytał z katechizmu, no jest bardzo, wydaje się, bardzo aktualne. No teraz mamy właśnie taki czas, kiedy o Panu Bogu tak naprawdę całkowicie się zapomniano, a jak nie zapomniano, to często tylko dlatego, że się przeciwko niemu bluźni, tak jak to czynią na przykład niektórzy pseudoartyści, którzy, jeśli Pan Bóg jest wspominany, to tylko po to, żeby go wykpić, ośmieszyć, bluźnić przeciwko niemu, jakieś okropne akty profanacji dokonywać. A cały świat, jak to jeden z polityków polskich, pewna pani powiedziała, że kiedy ona wchodzi do swojego gabinetu, to swój światopogląd chrześcijański zawiesza na kołku. Czyli co robi? Właśnie jakby realizuje tą wizję zarysowaną w katechizmie oraz to, co jest u Sołowiowa, tak? Czyli jeśli pan prezes pozwoli. Staje się wielką humanistką, tak? Która pani polityk, czy inni politycy, którzy tak czynią, i zajmują się tym tak zwanym, jak my to mówimy między nami, dobroludzizmem, tak? Jak tu przychylić nieba ludziom, ale już bez Chrystusa, bez Pana Boga. Jeśli Pan Prezes pozwoli jeszcze tutaj oddać głos rosyjskiemu filozofowi, żebyśmy mieli taką pełny obraz, o czym rozmawiamy. On tak pisał, ów antychryst: podobać się będzie wszystkim, spokojny w każdej sprawie, wrażliwy na drugiego człowieka, tak, że wszyscy będą go chwalić, mówiąc: oto człowiek sprawiedliwy. Antychryst XXI wieku, jak dalej stwierdza filozof, będzie wszechstronnie wykształconym i charyzmatycznym humanistą, który swoją ogładę porwie sekularyzowane zachodnie społeczeństwa. Nie będzie jednak walczył w bezpośredni sposób z chrześcijaństwem, a postara się je oswoić i zlaicyzować, stawiając szczególny nacisk na prawa człowieka. Czytając te słowa, wydaje się, że czytamy opis współczesnego świata i wielu polityków, działaczy, czyż nie? Tak. A proszę zauważyć, że naprawdę, no, że faktycznie, jak to powiedział redaktor Lisicki, który też napisał książkę na te tematy antychrysta właśnie, i on zwrócił na to uwagę, że no, dzieło Sołowiowa, no, w zasadzie jest dziełem proroczym. Proszę zauważyć, dzieło to powstało w roku 1900, czyli już ponad 120 lat temu, i mówi o wieku XXI, czyli o wieku, w którym właśnie my żyjemy i w którym toczy się ta rozmowa. I ten opis rzeczywiście jest nieprawdopodobnie akuratny, nieprawdopodobnie odzwierciedla realia takie, jakie są. I teraz przejdźmy do konkretów.
Proszę zobaczyć, od kilku miesięcy na fotelu prezydenta najpotężniejszego państwa świata w Stanach Zjednoczonych zasiadł człowiek, który oficjalnie katolik. Uważa się za katolika, który, jak wiemy, w swojej parafii przystępuje do Komunii Świętej, który, kiedy patrzymy na niego, jest czarującym, uśmiechniętym, miłym, o ciepłej barwie głosu starszym panem, który ma pełne usta właśnie haseł na temat praw człowieka, na temat szczęścia ludzkości, na temat ochrony ziemi, środowiska, klimatu, a z drugiej strony jest promotorem rzeczy tak straszliwej, jak zabijanie dzieci nienarodzonych, bo prezydent Biden, bo o nim tutaj mowa, jest zagorzałym propagatorem prawa do zabijania dzieci nienarodzonych, jak również jest zagorzałym promotorem tego, co nazywamy ideologią genderową, czy ideologią LGBT, czyli ideologią, która w sposób zasadniczy neguje prawdę o człowieku, o płci, o małżeństwie i o rodzinie. I właśnie ten tytuł Świat uśmiechniętych antychrystów, proszę zobaczyć, że tacy politycy właśnie, którzy są, przypominają właśnie, czy są tacy, jak właśnie wspomniany tutaj prezydent Biden, oni to wszystko robią z takim czarującym uśmiechem na twarzy. To nie jest już ten moment, kiedy za czasów na przykład tego rasizmu hitlerowskiego, czyli tych hitlerowców, którzy organizowali akcję T4, likwidację życia niewartego życia, prawda, kiedy mordowano tutaj w niedalekim Kobierzynie w Krakowie, mamy grób masowy ofiar tej akcji T4, kiedy zlikwidowano, po prostu zamordowano chorych z szpitala psychiatrycznego i takich miejsc jest w Europie więcej, to wtedy być może tych uśmiechów nie było. Być może ci SS-mani, którzy to wszystko wykonywali, ci, którzy mordowali gdzieś tam ludzi w obozach koncentracyjnych czy w innych miejscach, być może nie mieli jakichś takich miłych wyrazów twarzy, czy oprawcy bolszewiccy, komuniści, prawda, sowieccy, którzy likwidowali ludzi, również nie mieli takich uśmiechów. Ale w pewnym momencie coś się wydarzyło takiego, że ta antychrześcijańska rewolucja zmieniła taktykę. I w miejsce huku strzałów, w miejsce krzyku ofiar, w miejsce jakichś takiej straszliwej walki klas, prawda, grabieży, mordów i tak dalej, pojawił się uśmiech. Pojawił się uśmiech, pojawiły się miło brzmiące hasła właśnie takiego dobroludzizmu, budowania powszechnego szczęścia, dobrobytu, pomyślności. Zresztą ten właśnie antychryst Sołowiowa, on napisał takie dzieło, które podbiło serca czytelników na całym świecie, tak? To było dzieło tam o zaprowadzeniu powszechnej szczęśliwości i dobrobytu. Jakoś tak to chyba brzmiało. Także to jest ten cel. I wydaje się, że ta taktyka jest o wiele bardziej skuteczna, że o wiele łatwiej jest nabrać, zwieść ludzi na pozory dobra, niż na takie jawne i ostentacyjne i szkaradne zło. I tutaj też Pismo Święte mówi tak, że szatan lubi się prezentować jako anioł światłości. I dlatego my musimy być w tej chwili bardzo roztropni rzeczywiście i nie dać się zwieść tym miłym pozorom, tym właśnie uśmiechniętym antychrystom, którzy przychodzą do nas i mówią nam, że przyszli zgotować nam tutaj raj na ziemi, że przyszli zadbać o właśnie ten dobroludzizm, a z drugiej strony i z takim właśnie czarującym, ujmującym uśmiechem, że przychodzą, że wyglądają bardzo sympatycznie, bardzo atrakcyjnie, mówią łagodnym, takim, prawda, aksamitnym do nas, przemawiają głosem, uśmiechają się miło, a tymczasem to, co czynią i to, co robią, no tak naprawdę woła o pomstę do nieba. A takich rzeczywiście dzisiaj mamy całą plejadę takich polityków i widać, że niestety ta taktyka jest niezwykle skuteczna. Tutaj jest też to niebezpieczeństwo, ponieważ
dobre imię Kościoła. Kościół jako taki jest wykorzystywany w tej walce, bo następuje pewna podmiana tego prawdziwego chrystusowego Kościoła na jakiś inny twór, który jest w tej narracji taki bardziej przyjazny, bardziej otwarty, dialogujący ze wszystkimi, pozwalający mi na więcej w imię wyboru, dobrego samopoczucia, w imię tego, żeby człowiekowi żyło się lepiej. Taki to może złe tutaj określenie jest, ale taki dorany przyłóż. Ale tylko w narracji. Ale to olbrzymie niebezpieczeństwo, bo tracimy z oczu tę prawdziwą wiarę. No właśnie, no choćby nawet te ostatnie doniesienia ze Stanów Zjednoczonych. Tam biskupi katolicy, część biskupów katolickich jest głęboko zaniepokojona tym, co się dzieje, że oto mamy właśnie polityków, którzy oficjalnie uważają się za katolików i również oficjalnie i jawnie no, czynią zło. Jak na przykład tutaj wspomniany prezydent Biden i teraz no, jest dla katolika czymś oczywistym, że człowiek, który jawnie czyni zło, nie powinien również przystępować do na przykład sakramentu Komunii Świętej, dlatego że no, powinien być napomniany, powinien wyznać swój grzech, odpokutować za niego i oczywiście wtedy proszę bardzo. Niech przystąpi do Komunii Świętej. No i oczywiście powinien jeszcze publicznie, bo ten grzech był publiczny, powinien publicznie się od niego odciąć. Tak? No, prezydent Biden dysponuje całym szeregiem tutaj możliwości, żeby się od tych złych praktyk, od tej złej doktryny, którą wyznaje i tej polityki, którą prowadzi, żeby się od niej odciąć. Prawda? Nie ma odcięcia, za to znajduje akceptację i to właśnie, wśród niektórych hierarchów. I wśród niektórych hierarchów, i to jest prawdziwy dramat, że wśród niektórych hierarchów znajduje poparcie i biskup Gomez nawet wysłał w związku z tym pismo do Watykanu, do Kongregacji Nauki i Wiary. No i przyszło takie bardzo dziwne, takim trochę ezopowym językiem napisane pismo, w którym, prawda, prefekt kongregacji kardynał Ladaria w zasadzie mówi tak, no tak brzydko mówiąc, wicie, rozumicie, trzeba porozmawiać, trzeba podialogować i tylko wtedy, kiedy będzie konsensus między biskupami, to wtedy ewentualnie możemy pomyśleć o jakiejś tam formie dokumentu, który będzie regulował te kwestie właśnie na przykład przyjmowania Komunii Świętej przez takie osoby, które jawnie optują za możliwością aborcji. No, że są to rzeczy dla normalnego, no, takiego przeciętnego katolika, no, zupełnie nie mieszczące się w głowie, tak? No, bo to przecież dziecko pierwszokomunijne by powiedziało, jak ktoś ma wątpliwości, no, jak się powinno postąpić w takiej sytuacji, że tutaj, no, wiadomo, nie ma miejsca na taką praktykę. No niestety, jest to duże zamieszanie i wszystko właśnie tutaj, nawet ten komunikat z Kongregacji Nauki i Wiary, no to on jest taki właśnie utrzymany tonie, że aby nie rozdrażniać, aby nie dzielić, aby nie zaznaczała się jakaś tam podział w episkopacie, to niech to tak przyschnie, prawda, i niech to zło trwa, nie tylko to zło, że polityk, jeszcze w dodatku katolik, popiera zabijanie dzieci nienarodzonych, to jeszcze jest kolejne zło, w kategoriach duchowych jeszcze gorsze, czyli świętokradcze przystępowanie jawne i świętokradcze przystępowanie do sakramentów, no i oczywiście zgorszenie wielu ludzi w Kościele i tolerowanie tego przez władzę Kościelną. Także mamy tutaj spiętrzenie no, sytuacji takiej rzeczywiście no, wymagającej szybkiej interwencji i korekty, ale taki jest właśnie czas. Ale mówię, wielu być może ludzi będzie zwiedzionych, bo stanie uśmiechnięty, czarujący polityk, starszy pan, rodzinny bardzo taki, prawda? Widzieliśmy go z tą rodziną, pięknie się prezentował na zaprzysiężeniu, tak? Uśmiechnięty, miły, sympatyczny, przemawiający bardzo spokojnie z tymi wszystkimi gestami, takimi czarujący opinię publiczną. A z drugiej strony czyny jego no, są rzeczywiście straszliwe. No, ale mówię, no, to jest tylko jeden z przykładów, ale takich przykładów takich polityków jest więcej. Mamy Justina Trudeau w Kanadzie i jego ojca wcześniej, prawda, który również na tym polu aborcji katolicy. Jeden i drugi, tak? Ojciec i syn. Dzisiaj i w Polsce mamy takich polityków, którzy no jawnie mówią o tym, że przekonania, wiarę trzeba tak zostawić na boku, kiedy wchodzi się w politykę, bo tam obowiązują inne reguły. Więc widzimy, że i to na naszą ziemię wkracza. Tak. I tutaj właśnie jest szerszy problem, dlatego że właśnie ten świat uśmiechniętych antychrystów
jest cała za tym doktryna stoi, że te straszliwe zmiany antycywilizacyjne, całą tą antykulturę, te wszystkie negatywne rzeczy, jak właśnie wspomniana tutaj aborcja, czyli mordowanie niewinnych dzieci, czy demolowanie prawdy o człowieku, o małżeństwie i rodzinie, to wszystko jest w ramach walki o prawa człowieka. I tutaj właśnie trzymam tutaj na kolanach dwie książki, które nam będą, myślę, towarzyszyły w tych rozmowach, jeśli następne będą mi towarzyszyły nam wcześniej. Czyli to jest właśnie Rewolucja i kontrrewolucja autorstwa Plinio Corrao de Oliveira. Taki podręcznik swoisty kontrrewolucjonisty. Najserdeczniej zapraszam Państwa, kto jeszcze tego nie przeczytał, żeby to sobie przeczytać. Tutaj te mechanizmy są pokazane. I druga książka, dużo, dużo świeższa, powstała około tam powiedzmy 10 lat temu, cały czas działającej i piszącej autorki Margaret Peters, tak? To jest książka Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej, świetne opracowanie, w którym, jak tutaj świetnie zauważyła pani doktor Adona Ciborowska, że tutaj jest swoiste zdekodowanie języka tej nowej etyki, tej właśnie takiej uśmiechniętej, miłej etyki, nowej, globalnej etyki, która tak naprawdę jest skrajną dekonstrukcją i negacją. I właśnie Margaret Peters mówi, zauważyła kapitalnie, i za to powinna jakąś wielką nagrodę dostać, że obecnie ta zachodnia rewolucja kulturowa, ona idzie przez prawa człowieka. Po prostu prawa człowieka to jest również jedna z tych instytucji, bo mówiliśmy w zeszłym razie o marszu przez instytucje, ale to nie tylko instytucje takie jak na przykład ONZ, Unia Europejska, WHO, Kościół Katolicki, prawda, jakieś tam ministerstwa, Ministerstwo Kultury, Szkolnictwo, Uczelnie, ale również właśnie pewne pojęcia są też traktowane jak instytucje i te pojęcia jakby zostają, ale to jest tylko taka skorupka, a w środku z tej skorupki całą zawartość, czyli prawda tego pojęcia jest jakby wydrenowana, wydrążona i w środku jest upchane coś zupełnie innego, tak? Coś zupełnie innego, jakaś skrajnie inna treść. I właśnie zrobiono to samo z prawami człowieka. Na przykład, co jest dzisiaj prawem człowieka, proszę Państwa, dla właśnie tych rewolucjonistów, tych globalnych agentów zmiany? Podstawowe prawo wyboru. Prawo wyboru i konkretnie właśnie prawo do aborcji, czyli dlatego oni mówią o sobie pro-choice, tak? Czyli za wyborem. Uważają właśnie, że że zabicie dziecka nienarodzonego to jest prawo człowieka. Uważają, że zawarcie małżeństwa przez osoby tej samej płci to jest prawo człowieka. Czyli widzą Państwo, jak sprytnie, i w tej książce jest to bardzo dobrze opisane, jak cały proces myślowy, ale również polityczny, pewne decyzje polityczne, szereg tych konferencji ONZ-owskich, które odbyły się tam od lat 80. przez 90. i do teraz, została wykonana gigantyczna praca, żeby całkowicie zdekonstruować, właśnie odwrócić znaczenie pewnych pojęć, albo podłożyć pod pewne pojęcia inne pojęcia, które już mają zupełnie inny jakby kontekst znaczeniowy. Na przykład dzisiaj mówi się na przykład o reprodukcji, tak? Prawa reprodukcyjne, a kiedyś, ileś tam lat temu, mówiło się o prokreacji. Proszę zauważyć, prokreacja, czyli tu mamy kreacjo, czyli stworzenie, czyli jak gdyby mamy tutaj prawdę o tym, że Pan Bóg stworzył człowieka, a dając ten dzieląc się z rodzicami, tą jakby tym stwarzaniem nowego człowieka, bo wiadomo, że Pan Bóg stwarza człowieka, ale jakby rodzice z nim współpracując, prawda, w akcie małżeńskim, przychodzi na świat nowy człowiek. Czyli tutaj mamy mamy kreację najpierw, tak, i potem mamy prokreację, czyli już bądźcie płodni, rozmnażajcie się, czyli następuje jakby kontynuacja tego dzieła stworzenia zapoczątkowanego przez Boga. A ci nowi globaliści, uśmiechnięci, cała grono uśmiechniętych antychrystów mówi już o reprodukcji. Czyli już podchodzą do człowieka bardzo utylitarnie. Tak. Ale bardzo... też od razu negują to, co przed chwilą pan prezes powiedział. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Tak. Bądźcie niepłodni, antykoncepcja, i zabijajcie swoje nienarodzone dzieci. No bo teraz reprodukcja to jest, no tak jak w hodowli, tak?
jak może być pożądana ta reprodukcja, może być niepożądana, tak? No to w zależności jak sobie, jak nam wyjdzie, tak? Jak nam wyjdzie w słupkach, a może trzeba... Jak wygodniej. Tak, jak wygodniej i nie ma już tak jak w katolickim podejściu, czy w prawie naturalnym, że każde życie jest darem Bożym i człowiek musi być na przyjęcie tego życia otwarty, tylko będziemy tutaj sobie wedle naszego ja, jak właśnie taki antychryst, który odrzuci Boga i siebie uczyni Bogiem, to my będziemy w miejscu Boga decydować, prawda, kto może żyć, a kto nie, prawda? I będziemy ewentualnie tego zabijać, tak? Jak naziści zrobili w akcji T4, likwidacja życia niewartego życiu, tak? Tych uznajemy, że oni żyć nie mają prawa, a tych zostawiamy, bo są w jakiś sposób wartościowi dla systemu, dla gospodarki, dla prosperity. No i tak samo jest właśnie z dziećmi nienarodzonymi. Także to jest bardzo przewrotna technika i nad tym wszystkim właśnie czuwa cały zastęp agentów zmiany, którzy właśnie prezentują się niczym tacy uśmiechnięci antychryści, tak? Czy antychrystowie, jakby powiedzieć poprawnie. I tutaj wchodzi też cała nomenklatura związana z agendą na rzecz zrównoważonego rozwoju, Agenda 2030, która już wkracza też z każdej strony w nasze życie, jest promowana już na każdym kroku. Na każdym kroku. To już jest wciskane dzieciom w szkołach. Ostatnio tutaj mieliśmy taki przykład, gdzie właśnie zrównoważony rozwój, czyli to jest realizacja tych właśnie projektów ideologicznych, właśnie tej zachodniej rewolucji kulturowej, wchodzi już pod strzechy, wchodzi do szkół, wchodzi do rozmaitych banków, do rozmaitych przedsiębiorstw i te przedsiębiorstwa jakby w swojej strategii, w swojej jakby misji zaczynają uwzględniać właśnie te zasady zrównoważonego rozwoju, a jak my wiemy, odsyłamy do wielu publikacji naszych na portalu, jednym z najważniejszych elementów właśnie tego zrównoważonego rozwoju to jest właśnie między innymi aborcja, to jest ograniczenie liczby ludności świata, czyli depopulacja. I o tym sami ci ideolodzy, na przykład na czele z Jeffreyem Sachsem, oni mówią o tym wprost. Nikt tego nie ukrywa, to nie jest, proszę Państwa, żadna Szurlandia i jakieś teorie spiskowe, tylko proszę sobie posłuchać na przykład profesora Jeffreya Sachsa, co on mówi na temat przeludnienia świata. No i sami Państwo posłuchają z bezpośredników, bezpośrednio od... A Jeffrey Sachs jest w ONZ-cie odpowiedzialnym za realizację agendy zrównoważonego rozwoju 2030. I wszystko odbywa się... I jest to też bardzo uśmiechnięty i uczarujący człowiek. I to wszystko odbywa się właśnie za pomocą ciepłych słów, wyrazów troski o dobro nasze, o dobro planety. Tutaj chciałbym jeszcze wrócić do tematu Kościoła troszkę, ponieważ w tej koncepcji rosyjskiego filozofa tam się przejawia taki obraz i zresztą to też widzimy, że to się dzieje na naszych oczach, że Kościół jest spychany na margines, akceptowany jako jakaś organizacja pokojowa, organizacja dobroczynna, która będzie się na równi z jakimiś innymi tam religiami, nie wybijając się, prowadzić sobie ciche życie i tylko tyle. No właśnie, bo tu jest tutaj też jeszcze jedną książkę, a propos książek moglibyśmy tutaj przywołać też, niedawno redaktor Krystian Kratiuk o niej mówił, właśnie książka księdza ojca Strumiłowskiego, Bóg czy człowiek? I to jest wielkie pytanie, wielkie naprawdę pytanie, proszę Państwa, wydawałoby się, że a cóż to za pytanie, prawda? Ale jednak to jest wielkie pytanie i właśnie o ten paradygmat. I mamy takie wrażenie, że współczesny świat, on i również niestety w Kościele widać to, tak jakby o Panu Bogu zapomniał. Pana Boga już inaczej rozumie. Często mamy wrażenie, że to jest, że Pan Bóg już jest pojmowany jako jakiś taki Bóg panteistyczny. Nie jest to już ten Bóg objawienia, który objawił się ponad 2000 lat temu w Jezusie Chrystusie w drugiej osobie boskiej. Rzeczywiście, to są wielkie pytania i ta laicyzacja Kościoła, ona właśnie też tutaj się w tym manifestuje, że próbuje się z Kościoła zrobić taki swoisty, jak my tu nieraz w redakcji mówimy, tak pół żartem, pół serio, ale takim swoistym ONZ-em dla katolików. No są jeszcze jacyś katolicy, dla których ważna jest religia, no to tak przekształcimy Kościół, że w zasadzie to będzie taka trochę agenda ONZ-owska do spraw dobru ludzizmu, tylko z takim trochę
z jakimiś tam odwołaniami do jakiejś tam duchowości, czy gdzieś tam, prawda, będziemy tu próbowali jakoś może coś tam czasem ewentualnie wspomnieć, może raz czy dwa o Chrystusie, ale też tak naprawdę jak ten Chrystus jest pojmowany, to już też można mieć duże zastrzeżenia. Tu pan prezes dotknął bardzo ważnego tematu. Ja szukając informacji na temat tego, jak tu opisywany jest antychryst w różnych źródłach, napotkałem na taki wpis księdza Pawła Siedlanowskiego, który cytowany jest przez serwis Opoka. I to w tym kontekście myślę, że warto, dzisiaj dużo cytatów, ale myślę, że warto powoływać się na takie teksty. Najłatwiej zniszczyć człowieka, zdobywając jego zaufanie szczytnymi hasłami, kusząc go pozorami dobra, wynosząc na piedestał samo uwielbienia i przekonując, że doskonale sobie poradzi, zajmując miejsce Stwórcy. Odcinając od źródła prawdy, która jako jedyna jest w stanie pokazać, czy to dobro prawdziwe, czy pozorne. Dziś ludzie mówią, każdy ma swoją prawdę, a nowocześni teologowie potrafią to doskonale uargumentować. Statystyki pokazują, że dla wielu stwierdzenie jestem wierzący paradoksalnie nie jest nawet tożsame z uznaniem osoby Boga za Pana swojego życia. Ba, nawet nie zakłada wiary w Niego. Absurd zyskał miano ultranowoczesnej religii. Tekst sprzed kilku lat. No niestety. Niestety to jest właśnie to, że dzisiaj my musimy się bić o znaczenie podstawowych pojęć. I coraz częściej jest tak, że ta dekonstrukcja, właśnie ten marsz przez instytucje odbyło się również przez znów instytucję, jaką jest język, i cały język jest już w tej chwili zdekonstruowany. Także jeśli ktoś powie miłość, jeśli ktoś powie wierzę, że jest wierzący, tylko zawsze trzeba potem jeszcze dookreślić. I trzeba jeszcze spędzić trochę czasu z tym człowiekiem i ustalić, w co tak naprawdę on wierzy, prawda? Tak jak tutaj właśnie w tym fragmencie, który pan redaktor tu przeczytał. To nie jest takie oczywiste, bo mamy ogromne tutaj zamieszanie w tym momencie, nie? Tu jest, tak, ale tutaj jeszcze, żeby też pokazać, tak, żeby stało się dać, to jest kapitalny też cytat właśnie z tej książki Marguerite Peters. I proszę zobaczyć i porównać sobie z tekstem sprzed ponad 100 lat właśnie tego Włodzimierza Sołowiowa z krótkiego opowiadania o Antychryście. Marguerite Peters pisze tak. Agenci globalnej rewolucji kulturowej stawiają nowe paradygmaty etyczne ponad religią. Czyli już mamy, że ta nowa etyka, prawda, ona jest czymś tak ważnym, że jest wyniesiona ponad religię, czyli tak naprawdę staje się nową religią. Ta nowa etyka globalna. No, znaczynkiem nowej moralności. Tak. Ich zdaniem funkcją religii jest tworzenie ram służących dobremu samopoczuciu człowieka i w takim stopniu, w jakim tradycje te stoją na przeszkodzie osiągnięciu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, a tutaj od razu rozszyfrujmy, że co to znaczy? To znaczy aborcja, eutanazja, sterylizacja i tak dalej. To jest zdrowie seksualne i reprodukcyjne w tym właśnie, w tej nowej mowie. Bo tutaj trzeba od razu taki słowniczek mieć na boku i zaraz sięgać, żeby czytać ze zrozumieniem, tak? Bo to jest naprawdę nowy język. To jest naprawdę nowy język. Więc w jakim tradycje te stoją na przeszkodzie osiągnięciu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, należy je bez żalu odrzucić. Dlatego też wymagają przeprowadzenia analizy zwyczajów oraz praktyk kulturowych i religijnych w świetle nowych praw, aby zmienić je tak, że będą zrównoważone i dostosowane do nowych warunków. Wszystko, co sprzeciwia się prawom seksualnym i reprodukcyjnym, rzekomo wynika z tradycyjnego fundamentalizmu i nieodpowiedzialności. Nowa strategia, niepostrzeżenie, włącza prawo wyboru oraz inne pro-choice, tak? Oraz inne radykalne prawa z niego wynikające w system kultury i przekonań religijnych. Zaleca agentom zmian, by starali się wyrażać te prawa w sposób różnorodny, dostosowany do specyfiki każdej kultury. Prawa seksualne i reprodukcyjne, czyli wiadomo, aborcja, sterylizacja i tak dalej, uważane są bowiem za prawa powszechne, podczas gdy kultury i religie są różne, a więc pozbawione pierwiastka powszechności. Czyli to jest całkowite, zobaczcie Państwo, zanegowanie czegoś takiego jak prawo naturalne. Czyli prawo do życia na przykład jest zanegowane. To jest powiedziane, okej, jest coś takiego, ale to tylko w ramach tam różnych kultur. Ale nad tym wszystkim jest nowa globalna etyka i w ramach tej etyki prawo wyboru, czyli prawo, mówiąc po ludzku, prawo zabicia dziecka nienarodzonego jest jakby ponad tym wszystkim i wszyscy się muszą do tego dostosować. No, przerażające.
A żeby cytatów było w komplecie i żebyśmy się czuli nasyceni, chciałbym jeszcze dorzucić osobę, która pisała troszkę wcześniej niż pani Peters, święta Hildegarda. O Antychryście pisała, że dokona on diabolicznego przekształcenia religii tak, by sprzyjała ona ludzkiej wygodzie. Zwolni ich ludzi z konieczności przestrzegania przykazań, pokuty, postów, zezwoli na dogadzanie instynktów, zerwie więzy rodzinne i ogłosi wolną miłość. Sprzymierzy się z możnymi tego świata, zaprzeczy bóstwu Chrystusa, potępi pokorę i sam pyszny chwalić będzie pychę. Posługiwać się będzie także magicznymi sztuczkami. Tak o Antychryście pisała święta Hildegarda. No właśnie, no jak to brzmi znajomo, prawda? Jak to brzmi znajomo, to tak jakbyśmy właśnie czytali o niektórych osobach i niektórych projektach właśnie toczących się przed naszymi oczami właśnie Anno Domini 2021. Jest to bardzo przerażające. Tutaj, proszę Państwa, nie chcemy rozstrzygać, oczywiście absolutnie nie śmiemy nawet rozstrzygać, czy żyjemy w czasach Antychrysta, czy nie. Niemniej jednak uśmiechnięci antychryści są jego na pewno przynajmniej jakąś prefiguracją i pokazują nam rzeczywiście, że coś takiego jest możliwe w jakiejś skali i być może jest to tylko taka prefiguracja tego Antychrysta, który załóżmy kiedyś rzeczywiście pojawi się, tak jak mówi Pismo Święte i wielcy, wielcy uczeni Kościoła katolickiego i święci, jak na przykład święta Hildegarda. Tutaj jeszcze błogosławiona Anna Katarzyna Emerich, ona też pisała o Antychryście i pisała o powstaniu fałszywej religii. No też moglibyśmy znaleźć tu kilka znaków i ona miała powstawać czytaliśmy o tej globalnej etyce, która jest ponad religią. No to jak to powiedzieć, żeby nie powiedzieć, tak? No bo religia jest wiadomo passé, no to nie mówimy, że jest religia, ale jakaś globalna etyka. Ale tak naprawdę rości sobie prawo do tego, żeby być taką uniwersalną religią. Nie? I tu wracając do pana pytania, miało to się dziać w czasach bliskich nadejściu Antychrysta. Święta błogosławiona Anna Katarzyna Emerich twierdziła, że w miarę zbliżania się nadejścia Antychrysta i końca świata coraz więcej osób ulegnie moralnemu zepsuciu. Że tak się dzieje, no to chyba nie mamy wątpliwości. No tak, no weźmy tylko rzeczywiście no twarde dane, tak? Statystyki dotyczące aborcji, dotyczące rozwodów, dotyczące eutanazji. Wszystko to idzie, wydaje się, na świecie w górę. Zobaczmy, co jest w mediach, w internecie. Tak, tak, tak. Jakie portale są najbardziej popularne w sieci? No to z tego, co wiem, do tej absolutnej czołówki top ten, to należą portale pornograficzne. Szanowni Państwo, żeby tak nie kończyć pesymistycznie, to istnieją też dobre portale, tak jak pch24.pl i telewizja pch24.tv, którą prosimy wspierać, ponieważ tylko dzięki Państwa dobremu słowu, dzięki Państwa modlitwie, dzięki Państwa pieniądzom możemy realizować chociażby takie programy jak ten. Czy żyjemy w czasie Antychrysta? Sami poszukajmy odpowiedzi. Na pewno modlitwa nie zaszkodzi i nawrócenie. Bardzo Państwu dziękuję za udział w programie. Gościem programu Rewolucja Kontrrewolucja był Arkadiusz Stelmach. Bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać, panie redaktorze. Szczęść Boże. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.